Temat sterowanie elektryczne na serwomechanizm rozwiązła z tej produkcji. Serwomechanizm jest sterowany z dekodera serwomechanizmu. W tej chwili akurat zrobiony jest na kawałku płytki metalowej z uwagi na to, że nie mamy wolnego modułu. Testuję pod patrzeniem kolegi Bobika sposób podłączenia semaforu właśnie z samym rozjazdem za pomocą takiego rodzaju płaskiej sprężyny z drutu. Testowałem dwa różne rodzaje drutu. To jest drugi rodzaj. Poprzedni był zbyt sztywny. Na tym rodzaju drutu wygląda to w ten sposób. Jak widać, jak semaforowy mechanizm dociąga do końca, to sprężynka jakby zaczyna działać. Przez to nie muszę dokładnie doregulować serwomechanizmu do skoku iglic w rozjeździe. Przejazd wagonu. Bezproblemowy, także mam nadzieję, że mam gotowe rozwiązanie techniczne. Dziękuję.